Pan samochodzik. Skarb generała Samsonowa. Tom II. Rozdział X. Zazdrościłem Pawłowi, że zamiast męczyć się w Warszawie, może odetchnąć świeżym powietrzem wśród lasów. Oczywiście oprócz zakładania muzeum miał także szukać skarbu generała Samsonowa. Powoli wchodziłem po schodach naszego ministerstwa. Dzień dobry, panie Tomaszu. Przywitała mnie moja sekretarka Monika. Dzień dobry. Odpowiedziałem. Na biurku tradycyjnie czekały już mocna herbata, raporty i najświeższe gazety. Zawsze pierwszą godzinę pracy poświęcałem na przejrzenie prasy. Nie interesowały mnie informacje polityczne, o ile nie dotyczyły naszego resortu. Uważnie za to lustrowałem kolorowe czasopisma a zwłaszcza zamieszczone tam zdjęcia z bankietów lub wnętrz prywatnych domów. Jak się zapewne domyślacie, patrzyłem, czy nie ma tam uwiecznionych jakichś ciekawych dzieł sztuki. Wielokrotnie po wykonaniu telefonu do znanej osobistości życia publicznego okazało się, że nie ma ona odpowiednich zabezpieczeń w domu, aby uchronić cenny zabytek przed złodziejami. Kolejnym moim porannym zajęciem było sprawdzenie kilku serwerów w internecie. Paweł nauczył mnie, jak wędrować po sieci, zapisał mi też kilka adresów na stałe, żebym mógł połączyć się przysłowiowym jednym kliknięciem myszy. Uważnie lustrowałem informacje papu oraz wzmianki o odkryciach w śląskich gazetach. Dzięki takim poszukiwaniom dotarłem już do dwóch ciekawych poszukiwaczy skarbów, z którymi zawarłem ciche przemierze. Nagle zapaliła się zielona lampka na moim telefonie. Monika chciała mnie połączyć z Pawłem. Czerwony kolor oznaczał, że dzwoni ważny lub tylko uważający się za takiego urzędnik czy polityk. Żółty zarezerwowałem dla pracowników Muzeów i Ministerstwa, czyli ludzi z branży. Co się stało, Pawle? zapytałem. Niestety, to nie Paweł. odezwał się kobiecy głosik. Tu jola, pracownica. Którą pan wysłał razem z Pawłem do kociaka. Pamięta pan? Pamiętam panią. Zapewne każdy mężczyzna, choć trochę wrażliwy na urodę kobiecą, zapamiętał co najmniej jej twarz. Mam do pana prośbę. Słucham panią. Może to nieładnie tak za plecami swojego szefa, ale razem z Baśką doszłyśmy do wniosku, że tak musimy. Ładne rzeczy, pomyślałem. Baby uknuły spisek. Paweł jest w porządku, ale powinien zajmować się szukaniem skarbów, a nie zakładaniem muzeum. Nie ma o tym bladego pojęcia. Nam kazał inwentaryzować zbiory. Jakie zbiory? Przerwałem zdziwiony. Te, które znalazł w piwnicy. To gratuluję. Jest to jego sukces, ale my tu siedzimy razem z harcerzami po łokcie w papierach. A on albo spotyka się z kolegami, albo tak jak teraz idzie sobie na spacer. Dobrze, zadzwonię do niego, zapewniłem. Nie o to chodzi. Widzi pan, on zrozumie, że my dzwoniłyśmy i pomyśli, że skarżymy się za jego plecami, jakby pan przyjechał do nas na jakąś inspekcję. Zgoda. Powiemy mu, że dzwoniłem do was, dowiedziałem się o znalezisku i przyjechałem gnany ciekawością my nie mamy telefonu dzwonię z automatu koło sklepu dobrze dobrze przyjadę do was po południu dziewczyna podziękowała i rozłączyła się oto na zaproszenie współpracowników mojego asa miałem jechać z niezapowiedzianą wizytą przyznam że cieszyła mnie perspektywa wyrwania się z Warszawy nawet na ten jeden dzień pani Moniko wcisnąłem guzik interkomu proszę powiedzieć naszemu kierowcy żeby zostawił samochód na parkingu, a kluczyki przyniósł do pani do sekretariatu. Proszę też przygotować dla mnie delegację do Kociaka i Olsztynka. Chciałem po drodze wstąpić do Olsztynka, aby porozmawiać z pewnym zbieraczem staroci. Podpisałem jeszcze kilka dokumentów i wyszedłem z biura. Wracam jutro. Do widzenia. Pożegnałem pannę Monikę odbierając kluczyki samochodowe. Tak jak było umówione, na parkingu czeka łopelastra naszego ministerstwa. Kierowca bardzo dbał o samochód, który był umyty oraz zatankowany. Podjechałem jeszcze do domu, żeby zabrać kilka rzeczy. Rozpocząłem blisko godzinną wędrówkę przez Warszawę. Jednak gdy wydostałem się z miasta, jazda była już przyjemnością. Słońce pięknie grzało, a ciepły wiatr wpadał do wnętrza przez uchylone okna. Całą drogę rozmyślałem nad tym, jak pogodzić obie panie z Pawłem. Przeczuwałem, że najpierw chcą przegnać mego pracownika z kierowniczego stanowiska i potem stoczyć zażarty bój o sukcesję po nim. To drugie mogło być najgorsze. Jola zapewne stawiała na swój wdzięk osobisty, który przyda się, jeśli chcielibyśmy sprowadzić do kociaka naukowców. Za to Barbara była pracowita, zorganizowana, sumienna. Miała cechy charakteru potrzebne do pracy w muzealnictwie. Kochała swoją pracę i zapewne nie wyobrażała sobie życia bez niej. Po dwóch godzinach w miarę spokojnej jazdy, przerywanej od czasu do czasu wybrykami na jezdni moich rodaków z Warszawy, szczęśliwie dojechałem do Olsztynka. Miałem adres zakładu rzemieślniczego zbieracza staroci. Na podwórku przywitały mnie dwa rosłe mieszańce. Szczekały i rwały się do mnie na krótkich łańcuchach. Spokojnie stałem przed furtką, oczekując, aż ktoś do mnie wyjdzie. Po chwili pojawił się młodzieniec w ochlepanym farbą kombinezonie. Dzień dobry! Przywitałem się. Szukamy pana Kowalskiego. Niech pan przejdzie na drugą stronę ulicy. Chłopak wskazał mi drogę. Jest w tamtym domu. Poszedłem tam, gdzie mi wskazał. Stała tam elegancka wina. Wokół niej kręcili się robotnicy. Zwróciłem uwagę, że nie było tu tradycyjnego na budowach brudu i bałaganu. Jeden z robotników bez słowa wskazał mi drzwi wejściowe. Wszedłem po kilku schodkach do obszernego holu. Wszystko tu było niezwykle bogato zdobione. Nie był to jednak typowy, nowobogacki kicz. Każdy szczegół był dopracowany. Szczególnie zwróciła moją uwagę gałka wieńcząca dół poręczy. Była tak wyrzeźbiona, że myślałem, iż to stolarz tak ładnie wypolerował kółka. Kula była jednak gładka. że Rzemieślnik, który ją wykonał, umiejętnie wykorzystał układ słojów drewna. Wiedziałem, że każdy na to się nabierze, usłyszałem za sobą. Odwróciłem się. Przede mną stał niewysoki mężczyzna o pogodnej twarzy okolonej brodą. Był ubrany tak jak jego wszyscy pracownicy w kombinezon. Pan pewnie z ministerstwa, podał mi rękę. Jestem Kowalski. To mnie pan szuka? Tak, jestem Tomasz NN. Cóż pana do mnie sprowadza? Słyszałem, że ma pan ciekawe znaleziska z okolic Olsztynka Etam, trochę żelastwa, które znajdują chłopcy. Kupuję to od nich, bo dlaczego mają z tym iść na targ, gdzie Niemcy wszystko wykupią? Sam tylko zbieram. Nic nie sprzedaję. Chciałem w Olsztynku założyć prywatny muzeum, ale samorząd nie mógł mi pomóc finansowo. Mógłbym zobaczyć, co pan ma? Teraz Kowalski spojrzał na zegarek. Dobrze, do jutra mamy wszystko skończyć, ale chyba mogę poświęcić panu trochę czasu. Zaprosiłem pana Kowalskiego do samochodu i podjechaliśmy do jego domu. Widzi pan, dopiero się buduje. Tłumaczył się, gdy wprowadził mnie do ciasnego mieszkanka. Rzeczywiście, znalazłem się w małym muzeum. Wszędzie stały stare po niemieckie meble. Jak pan widzi, oprowadzał mnie Kowalski. Mamy tu cała kolekcję hełmów niemieckich, zarówno z pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Jest też jeden polski z września 1939 roku. A ta tablica? – spytałem. Pochodzi z pewnego kościoła spalonego przez Rosjan w 1945 roku. Z kościoła protestanckiego, zauważyłem, poznaje po napisie w języku niemieckim i gwoździach dookoła symbolizujących tezy lutra Zna się pan, pochwalił mnie Kowalski. Jest tu też trochę kawałków z zbroi z XVI i XVII wieku. Znaleziono je w miejscu, gdzie niegdyś stały mury miejskie. Podobnie jak ten muszkiet. Mówiąc te słowa, gospodarz z dumą pokazał mi lufę długą na ponad metr. Przy jednym jej końcu zauważyłem jakieś resztki panewki. Co ciekawe, lufa wewnątrz była okrągła, ale z zewnątrz ośmiokątna. A tam mam trochę militariów z ostatniej wojny. Jest tu zardzewiały niemiecki Mauser i resztki MP43, pierwszego karabinu szturmowego z prawdziwego zdarzenia. Słyszałem, że Kałasznikow, projektując swoją broń, wzorował się na tym niemieckim karabinie. Kałasznikow ma o wiele prostszą, a przez to lepszą konstrukcję, zauważyłem. Podobieństwo jest tylko zewnętrzne. Kiedyś był u mnie pewien Niemiec i bardzo zachwycał się tym złomem. Przecież to nie ma żadnych drewnianych elementów, zamka, lufa praktycznie nie istnieje, a wszystko z żerardza. Mimo to chciał to kupić. Bo w czasie wojny miał taką broń. Potem pan Kowalski pokazał mi o wiele smutniejsze pamiątki związane z obozem jenieckim w olsztynku. Były tam guziki od mundurów polskich, francuskich, belgijskich, odznaczenia wojskowe, pamiątkowe kartki. Na koniec wyjął stare książki niemieckie i ciekawą pamiątkę z wojska. Jeden z mieszkańców olsztynka służył na początku wieku w gwardii cesarskiej w Berlinie. Przywiózł specyficzny dyplom. Był on formatu dwóch kartek z bloku technicznego. Przedstawiał jakiś gmach, zapewne pałac albo koszary i sylwetki dwóch żołnierzy. W miejsce twarzy można by wkleić swoje pamiątkowe zdjęcie. Na samym dole były daty L892-1902. Ma pan interesujące zbiory, stwierdziłem żegnając się. Czy wypożyczyłby jej pan do Regionalnego Muzeum? które organizujemy w kociaku? Jeśli eksponaty wrócą do mnie, to nie widzę problemu, oświadczył Kowalski. W żadnym wypadku nie chcę panu odbierać zabytków. Widzę, że pan dba o wszystko. Serdecznie pożegnałem się z panem Kowalskim. Oczami wyobraźni już widziałem otwarcie pierwszej wystawy w kociaku, jeszcze w tym sezonie turystycznym. Aby to jednak nastąpiło. Musiałem spacyfikować bojowe nastroje załogi naszej placówki. Było już późne popołudnie, poczułem głód, ale miałem nadzieję, że moi pracownicy nakarmią mnie. Z Olsztynka pojechałem przez Kurki do Zgniłochy i dalej do Jedwabna. Za miasteczkiem skręciłem na drogę do Nidzicy. Niecały kilometr dalej, w lesie zauważyłem ciąg kopów. Zatrzymałem wóz na poboczu. Blisko godzinę chodziłem po resztkach umocnień. Początkowo zastanawiałem się, czy nie pochodzą one z pierwszej wojny światowej. Jednak po dokładnym obejrzeniu ich uznałem, że są one z drugiej wojny. Wskazywały na to ich kształt i sposób budowania. Były bardzo mocno zygzakowate. W kilku miejscach widziałem resztki płyt betonowych stanowiących stropy ziemianek. Za wioską nowe borowe zatrzymałem się przed mostem na rzecz czarna. W zadumie chwilę patrzyłem na drzewa rezerwatu dęby na piwockie, gdzie odkryliśmy tajemniczą betonową skrzynię. Spojrzałem na zegarek i zaraz ruszyłem do kociaka. Zatrzymałem się przed budynkiem naszego przyszłego muzeum. Nacisnąłem klamkę i otworzyłem drzwi do sieni. Natychmiast, jak uderzony w głowę, cofnąłem się. Ze środka dobywały się dźwięki głośnej muzyki dyskotekowej. Z dużego pomieszczenia po prawej stronie wyszedł opalony młodzieniec w najmodniejszym w tym roku stroju i ze złotym łańcuszkiem na szyi. U paska zwisał mu oczywiście telefon komórkowy. Z tego pokoju dobiegały do mnie odgłosy radosnej dyskusji młodych ludzi, śmiechy, a na korytarz wydobywał się wielki smog dymu papierosowego. Olek, mówiłam, żebyś nie. Joli, która wybiegła za młodzianem, głosu wiązł w gardle. Nie sądziłam, że pan jednak przyjedzie, powiedziała speszona. To tak mnie witacie? Próbowałem żartować, choć wcale mi nie było do śmiechu. Rycząca muzyka, zabawa na całego zamiast tradycyjnego, staropolskiego chleba i soli? Z góry schodziła Barbara. Wyraźnie ucieszyła się na mój widok. Nareszcie pan jest! Krzyknęła. Co tu się dzieje? Ostro zapytałem. Już kończymy. Rzuciła Jola w stronę rozbawionego towarzystwa. Z pomieszczenia, które jak pamiętam miało być jedalnią, przedefilował obok mnie tuzin młodych ludzi. Wszyscy prezentowali typ synków i córeczek bajecznie bogatych rodziców, którzy myśleli, że w małej wiosce na prowincji mogą robić co im się żywnie podoba. Przepraszam za te hałasy, Jola tłumaczyła się wyłamując sobie palce i robiąc do mnie słodkie oczy. Zastanawialiśmy się, jak ożywić miejscowe życie kulturalne. Widziałem, jak barbara miotała z za grubych szkieł okularowych całe wiązki piorunów. Najwyraźniej chciała powiedzieć kłamiesz, ale powstrzymała się w imię przejęcia władzy w muzeum. A pani co robiła? Zwróciłem się do barbary inwentaryzowałam, odpowiedziała patrząc w bok. Gdy odwróciła głowę, dojrzałem w jej uchu resztki prowizorycznej zatyczki z waty, a na włosach wałek. Spała, pomyślałem. Jestem głodny, miałem nadzieję, że lodówka podczas narady nie opustoszała? Mówiłem kierując się do kuchni. Obie panie truchtem podążyły za mną. Potem z nabożnym zadziwieniem patrzyły. Jak robię sobie jajecznicę, kroję chleb. Z talerzem pełnym pachnącego jadła zasiadłem za stołem. Gdzie jest Paweł? zapytałem. Nie wiemy, odpowiedziała Jola, uważnie śledząc każdy ruch mojego widelca. No właśnie, Barbara aż podskoczyła na taborecie. Zniknął sobie. Pojechał z tym dziennikarzyną do jakiegoś faceta, żeby pan wiedział, co tu się działo w nocy. Ci harcerze znaleźli w piwnicy jakieś karabiny i straszyli młodych ludzi, którzy tu zabłądzili. Praktycznie nas napadli wtrąciła Jola. Harcerze, byłem zdumiony. Nie, ci bandyci mętnie tłumaczyła Barbara. Ale to chyba były jakieś porachunki Pawła, bo nawet nie wzywał policji. Harcerze to też gdzieś pojechali samochodem Pawła, tuż przed pana przyjazdem. No, mówię panu, tutaj były sceny jak z filmów gangsterskich. A jak organizacja muzeum, dociekałem. W miarę. Leży. Jola i Barbara odezwały się jednocześnie. Jola chciała jeszcze trochę kryć Pawła, ale Barbara atakowała na całego. Tak, mruknąłem. Obie patrzyły na mnie i próbowały zrozumieć, co owo mruknięcie oznacza. W tym czasie umyłem talerz. Potem wziąłem kubek z herbatą i wyszedłem do ogrodu. Panie maszerowały za mną jak kondukt dworzan. Usiadłem na ławeczce i wdychałem zapach letniego wieczoru i rzeki Omulew, która leniwie toczyła swe wody. Przyroda wydawała się być zmęczona upalnym dniem i teraz umilkła otulając wszystko ciepłym, nie męczącym, ale przyjemnym. Wokół czuło się nastrój Indii kolonialnych. Brakowało tylko Anglików w korkowych kapeluszach popijających nieodzowny w tropikach gin z tonikiem. Próbowałem też odetchnąć od intrygi uknutej przez te ambitne kobiety. One jednak nie dały mi odpocząć wkraczając swoimi osobami w ten cudowny nastrój. Barbara chodziła w kółko jak więzień na spacerniaku, a Jola usiadła obok mnie i epatowała mnie swymi niezwykle długimi nogami. Chciałbym obejrzeć wasze skarby. Rzekłem, wstając. Zapraszam do siebie. Pierwsza zareagowała Barbara. Poszedłem za nią do jej pokoju. Przeglądałem zbiór książek, który zgromadziła. Zauważyłem, że parę razy próbowała coś powiedzieć, lecz byłem zajęty oglądaniem księgozbioru, który był naprawdę ciekawy, czułem że nasza placówka w kociaku mogłaby przez długi czas służyć jako pracownia dla naukowców próbujących poznać historię tego regionu. Jednocześnie uświadomiłem sobie, że te zbiory trzeba bardzo dobrze zabezpieczyć. Czy Paweł myślał o założeniu w tym budynku alarmów? Spytałem. Tak, niechętnie przyznała Barbara. Sprowadził jakiegoś długowłosego magika Solsztyna, podobno to znajomy tego pismaka. Zebrała się tu chyba najlepsza paczka kolesiów. Ten mistrz zabezpieczeń ma na imię leszek i chce obłożyć alarmami nie tylko okna i drzwi, ale nawet piwnice i dach. Mówił też, że musimy pomyśleć o własnym źródle zasilania, jakimś agregacie prądotwórczym. Według mnie to tylko próba naciągnięcia nas. Słowa Barbary były najlepszą rekomendacją dla owego leszka. Byłem pewien. Że olbrzym polecił Pawłowi człowieka najlepszego z najlepszych. Pani opis zbioru jest dobry, ale niedoskonały przerwałem ty radę Barbary. Proszę ten spis skonfrontować z naszymi informacjami o zbiorach naukiwalnych w innych ośrodkach naukowych. Brakuje mi tu informacji o tym, czy nasza kolekcja jest cenna dla naukowców. Moje słowa sprawiły, że Barbara zamieniła się nagle w zgasłą świeczkę. Postąpiłem może niezbyt taktownie, ale miałem już dość tych dziwnych oskarżeń pod adresem Pawła. A co pani powie o Pawle? Zapytałem, wchodząc do pomieszczenia Joli. Dziewczynę na moment zamurowało. W jej pokoju panował delikatnie, mówiąc bałagan. Najbardziej zdenerwowało mnie, że trzymała książki w stosach, gdy miała dwie solidne i puste półki. To fajny chłopak zaczęła Jola trochę dziwak. Pierwszą noc kazał nam spędzić pod gołym niebem. Potem zapędził mnie i Barbarę do kuchni. Zlekceważył mój pomysł uczynienia z tego miejsca ośrodka rozrywki. Przecież latem są tu masy turystów, którzy nie mają nawet porządnej dyskoteki. W czasie opowieści przeglądałem grzbiety opasłych tomów. Dziwiłem się, że dziewczyna nie potrafiła dostrzec tu prawdziwych cacuszek wydawniczych o które na aukcjach zabijałyby się liczne biblioteki. Może mnie pani zaprowadzić do piwnicy? Oczywiście. Wspólnie odsunęliśmy kredens i zszedłem do podziemi. Od razu moją uwagę zwróciło to, że pomieszczenie piwniczne było przynajmniej o połowę mniejsze od parteru. Dziwiło mnie to. Nie ma tu innej piwnicy? Zapytałem. Jola wzruszyła ramionami. Pobieżnie przejrzałem się kolekcji win i dokładniej obejrzałem militaria zgromadzone na półkach. Pan Kowalski Solsztynka widząc co tutaj leży pewnie zzieleniałby z zazdrości. Mieliśmy tu chyba pełen zbiór uzbrojenia niemieckiego i rosyjskiego z okresu bitwy pod Tannenbergiem. Były tu karabiny, amunicja, elementy żołnierskiego oporządzenia, bagnety, resztki map sztabowych. Broń nosiła ślady prób restauracji. Na samym dole leżały pamiątki z okresu II wojny światowej. Tymi karabinami harcerze straszyli bandytów? pytałem zdumiony. Nie, zaprzeczyła Jola. Lepsze mają w swoim pokoju. Bez słowa ruszyłem na górę. Miejsce kwaterunku harcerzy było zamknięte na cztery spusty. Wszedłem więc do gabinetu Pawła. Z zadowoleniem zauważyłem, że chłopak utrzymywał u siebie idealny porządek. Zasiadłem w jego fotelu i sięgnąłem po swój telefon komórkowy. Zaczekam tu na Pawła, oznajmiłem dając w ten sposób do zrozumienia, że chcę zostać sam. Jola delikatnie zamknęła za sobą drzwi i o czymś przez chwilę szeptała z Barbarą. Wpierw wystukałem numer telefonu Olbrzyma, lecz nikt się nie zgłaszał. Pod numerem Pawła, automatyczna sekretarka operatora sieci powiadomiła mnie, że połączenie chwilowo nie może być zrealizowane. Nie chciałem czekać bezczynnie i zacząłem czytać opracowania dotyczące bitwy pod Tannenbergiem autorstwa niemieckich historyków. Szukałem informacji o szarży niemieckiej kawalerii. Za oknem już dawno zapadł zmrok, ucichły głośne zabawy w domkach letniskowych. Przed północą usłyszałem zatrzymujące się auto. Wyszedłem na korytarz. Ktoś otwierał drzwi, więc skryłem się w pokoju Pawła. Po schodach zaszurały czyjeś ostrożne kroki. Na chwilę umilkły i ponownie rozbrzmiały, lecz o wiele ciężej. Gwałtownie otworzyłem drzwi. O rany. Usłyszałem młodzieńczy głos. W snopie światła, padającym na ciemny korytarz z gabinetu, Ujrzałem Maćka w charakterystycznym stroju wojskowym. Chłopak miał zawieszony na ramieniu pistolet maszynowy z Chmyser, a na bark założył sobie MG-42 z długą taśmą amunicyjną.